Michał Kreński, Bankier TV, a w studiu Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. I jeszcze dobry nie Alior i już nie Alior. No tak. Dzień dobry panie Piotrze. O spółkach, no i o spółkach matkach nie rozmawiamy. Nie. No, ale to zacznijmy od tego porannego trochę zaskoczenia. Może dla niektórych Eryk Łon bardzo stonowana wypowiedź, że właściwie to zostawiłby stopy procentowe, ale rozważa ewentualnie dalsze obniżki. Dla tych, którzy nie wiedzą, członek Rady Polityki Pieniężnej. Oczywiście. Prawda? Profesor zresztą. No, to jest właśnie dziwna sprawa z tą inflacją, bo tak jak czytam, no bo tylko czytam na ten temat, my nie prowadzimy żadnych badań w Xelionie na ten temat, to wszyscy, właściwie wszystkie ośrodki analityczne mówią, że dynamika inflacji będzie spadała. Z tych 2% będziemy zjeżdżali aż do 1% na koniec roku. Więc w tym momencie wypowiedź pana profesora Łona nawet utrzyma się jakiegoś racjo, bo jeżeli mamy 1,5%, a ma być 1%, to można zrobić 1,25, tylko pytanie po co. A z drugiej strony z kolei słyszy się rolników, bo nie powiem chłopów, dlatego że z rolnictwa otrzymuje się 10% chłopów jedynie. W związku z tym z drugiej strony słyszymy tych, którzy żyją z rolnictwa, że wszystko tak drożeje, susza, ASF, że będziemy mieli potężne wzrosty cen żywności. Jak pogodzić jedno z drugim, to ja naprawdę nie wiem. Jeszcze do tego dochodzą wynagrodzenia, które rosną w tym tempie 7% rocznie. Co prawda dzisiaj w jednej z gazet był artykuł na temat, dlaczego te wynagrodzenia, wzrosty cen, wynagrodzeń tak nie działają na inflację. No i to jest rozsądne, że one po prostu podnoszą ceny pewnych usług i w pewnych obszarach, które mniej działają na koszyk inflacyjny. No ale żywność działa. No więc jak to pogodzić, ten wzrost cen żywności z tym 1% na koniec roku, to ja nie wiem. A profesor Łon no, mówi to, co mówi, ale myślę, że stopy dalej pozostaną na poziomie. W tym roku na pewno 1,5%. Nie wierzę w obniżkę. Zresztą nie widzę sensu. Po co, kiedy gospodarka rozwija się szybko, po co jeszcze obniżać stopy? No, członek Rady Polityki Pieniężnej wskazuje na prognozy dla Eurolandu. Tam dynamicznie nie będzie, ale tego się chyba akurat nikt nie spodziewał. No właśnie nie wiadomo, jak będzie, bo bardzo wielu, bardzo wiele ośrodków analitycznych twierdzi, że jesteśmy w szczytowej formacji, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy na świecie. Rok 18, może 19 to jeszcze będzie nieźle, a potem będzie już stagnacja albo nawet recesja. Śmieję się, że nawet podają datę 17 sierpnia. Nie bierzcie państwo to tego. To ważnie. Nie. No nie podają. To żart. No ale to mówienie, że już w 19 będzie recesja, czy tam stagnacja, to i tak jest odważne. Bo nie wiadomo, co będzie. Widać na zawieruchę na rynkach światowych taką w tej chwili, że równie dobrze możemy zobaczyć w przyszłym roku stagnację albo recesję. Zależy od tego, co zrobi kilku sułtanów albo innych prezydentów. Ja właściwie mam wątpliwości, pan to nazywa zawieruchą, ja bym to nazwał chyba bałaganem, a nawet mocniej. Bo no, takie słowo francuskie jest, tak. Dokładnie. Mamy kilku mocnych graczy, albo graczy, którym wydaje się, że są mocni. No i dożyliśmy czasów, kiedy Putin wychodzi na najbardziej racjonalnego człowieka na planecie. Bo Putin jest racjonalnym człowiekiem. To, że trzyma Rosję za buzię, no to jest inny temat, ale na tle prezydenta Filipin, pana Duterte, czy nawet pana Donalda Trumpa, czy wielu innych, no to wygląda na ostoję stabilności przynajmniej. To, że mówię, że jest dyktatorem i trzyma Rosję za buzię, to jest inny temat, ale no nie ma takich szaleńczych pomysłów, jak niektórzy właśnie z tych źle wymienionych. No, Turcja w tej chwili doprowadziła do jakiś dla mnie na razie zawieruchy, bo to jest na razie mimo wszystko wyizolowany przypadek. Na razie. Wszyscy się boją czego? Znaczy, większość się boi czego? Czy tego, żeby to się nie rozlało na rynki rozwijające się. I nie tylko. Bo ja myślę, że wielu z obserwatorów rynkowych patrzyło na rentowności Włoch. A one dochodziły do szczytów sprzed tam paru miesięcy. Na tle właśnie tejże zawieruchy i szczególnie mocno traciły obligacje włoskie. Zresztą nic dziwnego,
bo tam te 130% zadłużenia w stosunku do PKB plus obecny rząd populistyczny Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi, no może doprowadzić naprawdę do potężnych, to już chyba nie zawirowań, to już można było tego słowa francuskiego użyć. No ale ja chciałem tylko odnotować, że od dłuższego czasu nie mówiliśmy nic o tym, żeby zmieniały się rządy włoskie. Rząd, który utrzymał się ponad miesiąc, no to przyznajmy... Prawda, rekord swego rodzaju. No tak, Włosi bardzo często zmieniają rządy. Myślę, że ten dłużej zostanie, bo bardzo interesujący sposób, chociaż nie specjalnie przez demokratów chwalony, rozgrywa społeczeństwo włoskie. No bardzo sprytnie to idzie, antyemigranckie, no różnego rodzaju, na różnego rodzaju nutach nacjonalistyczno-populistyczna gra. Ale jednocześnie pojawiają się głosy o podwyżce emerytur na przykład, na które no, albo dochodzie podstawowym w postaci 780 euro na głowę na przykład. No. Czyli wszystko jest możliwe, jeżeli się założy, że Europejski Bank Centralny zawsze będzie Włochów wyciągał z opresji, tak jak wyciągnął z opresji z lat 2010-12. Bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, myślę, że tak, że wtedy rentowności obligacji włoskich przekraczały 7% i mówiło się o możliwym bankructwie Włoch, co było katastrofą dla systemu bankowego w Europie. Tylko ECB, tylko Europejski Bank Centralny pozwolił na wyratowanie Włoch z opresji. Czy teraz by też ratował? No musiałby, ale jak? To jest duży znak zapytania. Także Turcja to jest na razie tylko zawirowanie. Mimo wszystko, no, jeszcze nie katastrofa. Ale zagrożenia dla europejskich banków nie będzie. Tu mamy informacje o rozmowach kanclerz Merkel, prezydenta Macrona. To znaczy nie takie będą zagrożenia, żeby one upadły, te banki, bo to nie, tak źle nie będzie. Na pewno mogą gwałtownie dostać po skórze, jeżeli by Turcja zbankrutowała, prawda? Ogłosiła niewypłacalność. Ale na razie robią wszystko, żeby do tego nie doszło. Katar im pomaga. Znaczy Panie nie, nie, Patrzu, no nie choroba, tylko kraj. Sultan, nazwijmy go tak, i powie, że to nieprawda. No umówmy się, że w Turcji chwilowo historię i politykę i ekonomię pisze się trochę na nowo. Tak, no zdecydowanie pisze się na nowo. Oczywiście no, Erdoğan robi wszystko po swojemu. Dał się w spór ze Stanami Zjednoczonymi. W tej chwili Turcja jest właściwie w takich kleszczach. No, z jednej strony jest te problemy typowo jeżeli finansowe, jeżeli chodzi o lirę, jeżeli chodzi o obligacje, jeżeli chodzi o stanowisko Erdoğana, który naciska na bank centralny. Bank centralny w sumie zachowuje się jak ubezwłasnowolniony. To mamy jedna strona równania, a z drugiej strony mamy Stany Zjednoczone. Dzisiaj rynki nie zareagowały specjalnie na to, co powiedział sekretarz skarbu Mnuchin, a on powiedział, że jeżeli tego pastora Branson chyba się nazywa, jeżeli go nie wypuszczą, to czekają Turcję kolejne sankcje Stanów Zjednoczonych. W związku z tym Turcja jest z dwóch stron zła. Pana szuka sojuszników, dlatego rozmowy z Merkel, dlatego rozmowy z Macronem, dlatego minister finansów Turcji jedzie do Niemiec rozmawiać ze swoim odpowiednikiem, dlatego ten Katar pewno zaprzedadzą się w końcu Chinom i Rosji. Jakoś tego być może wylezą. Ale czy się to zakończy na tym etapie i jakoś to się uspokoi, czy będą musieli wprowadzić kontrolę waluty lub być może nawet niewypłacalność, to tego nie wiem. Bardzo dużo zależy od tego, co będzie chciał zrobić z tym pan prezydent Trump. A jak mamy z dwóch stron egocentryków, klasycznych egocentryków, takich jak Erdoğan i Trump, no to do różnych rzeczy może dojść. To ja nie... I to jest zagrożenie. Pozostaje trochę współczuć ludziom z Pentagonu, którzy no, na pewno zastanawiają się, co w takim razie z bazami w Turcji, bo nie zapominajmy, że Turcja członek NATO, no i dosyć ważne lotniska wykorzystywane przez NATO. No więc właśnie w tym cała rzecz, że to jest następny albo jeden z elementów tej układanki, że to jest duży konflikt między państwami NATO i do tego Turcja, tak jak pan powiedział, jest ważnym państwem NATO, bo takim pogranicznym państwem NATO między
między Europą a Azją. No no myślę, że nie dojdzie do tego, żeby Turcja opuściła NATO. To w to nie bardzo wierzę, chociaż to byłby prawdziwy cios. Ale i dla Amerykanów też. Także oni też muszą się miarkować w tych swoich posunięciach i sankcjach. Nie wiem, to jak mówię, to zależy od dwóch osobowości, Erdoana i Trumpa. A tutaj w ich głowie co się dzieje, to psychologa by może trzeba sprawę było. Załatwiłby Twitter, znowuż zawieszając na przykład konto. No właśnie. Panie Piotrze, Radosław pyta, czym skończy się kryzys turecki, jakie będą jego konsekwencje dla Polski? No oberwaliśmy po walucie, ale jak spojrzymy na... Ale niewiele. Ale jak spojrzymy chociażby na rentowności obligacji, nie było dramatu. Nie. Polska oberwała tylko dlatego, znaczy polska waluta, tylko dlatego, że umacniał się dolar. Ja nie widziałem takich ruchów, a na przykład na obligacjach w ogóle te wzrosty rentowności były śmieszne lub prawie że niezauważalne. Z tego wynika, że my stoimy z boku i na razie trzymać kciuki i odpukiwać. Na razie świat uważa, że Polska nie jest w tym gronie państw rozwijających się, którym grozi ta zawierucha. O. No jakbyśmy spojrzeli na PKB, znowu rekordowy wynik. 5,1%. No tak, chociaż hasło, że ostatni. Tak, ale Turcja też rozwijała się w tempie 7%, tylko że zadłużała się potężnie. I jest w dużym stopniu zależna od kapitałów zagranicznych. To jest podstawowe zagrożenie. W Polsce też mamy 50% zadłużenia ze swojego zadłużenia za granicą i też mogą nas uderzyć spekulanci zagraniczni, czy tam kapitały, jak to woli, dla mnie to wszystko jedno. Tylko że na razie nie dajemy takiego pretekstu, no, a Turcy dali. Panie Piotrze, WIG20, jak spojrzymy, to takiej reakcji się spodziewamy właśnie. No, wygląda to słabo. Szczególnie słabo wyglądała sesja piątkowa, zeszła piątkowa, 3,3% chyba procent do dołu. I pojawienie się tak zwanego podwójnego szczytu, czyli zapowiedź dalszych spadków. No, szybki powrót na 2280 otwierałby możliwość kontynuacji tego poprzedniego wzrostu. Bo mieliśmy takie chyba z 10% wzrostu, prawda? Całkiem przyzwoity wzrost, po którym przyszło to ochłodzenie. Zobaczymy. No, dużo zależy od siły dolara. Jeżeli dolar będzie się dalej umacniał, co będzie ze szkodą dla rynków rozwijających się, to niestety tutaj niespecjalnie bym liczył na sukcesy na GPW. No, trzeba obserwować dolar. Teraz, że wakacje, a dwa, że trochę brakuje lokomotyw. KGHM nie zachwycił, CD Projekt nie ciągnie tak jak KGHM, KGHM w środę, kiedy żeśmy świętowali, cena miedzi spadła o blisko 4%. W związku z tym nic dziwnego, że KGHM w tej chwili jest ciągnie indeksy w dół. Miedź tanieje, dlatego i indeksy w Chinach spadają, dlatego tamte dane ostatnio też nie były najlepsze, plus konflikt na linii Stany-Chiny, to wszystko razem powoduje, że surowce są w niełasce, Chiny są w niełasce, a to źle rokuje gospodarce. Zobaczymy, no, przyjeżdżał jakiś wiceminister chiński do Stanów Zjednoczonych, żeby podjąć rozmowy handlowe z końcem sierpnia, które zostały przerwane chyba gdzieś 2 miesiące temu. W związku z tym z tego wczoraj ten optymizm się zrodził właśnie, że być może podjęte zostaną rozmowy i może coś z nich wyniknie. Gdyby zawarto jakąś umowę Chiny-Stany handlową, no to byłby ładny koniec roku wtedy prawdopodobnie. Bo Turcja by tutaj już wtedy tak bardzo nie ważyła. Waży dlatego, że mamy i Turcję, i Chiny, i konflikt Stany Zjednoczone-Rosja, wszystko razem waży. Razem powoduje się taki galimatias, który doprowadza do dużego spadku zaufania na giełdach. No jakby nie spojrzeć, Putin powinien wygrywać teraz. Pytanie, co z Rosją? Chwilowo mamy ciszę, mamy wymianę sankcji pomiędzy Wielką Brytanią, Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Rosją. Czekamy na odpowiedź Rosji. No czekamy na odpowiedź Rosji. Ona dużo od strony gospodarczej zrobić nie może, no bo to jest maleńka gospodarka.
coś może robić geopolitycznie i czymś może zagrażać geopolitycznie i to jest właśnie niebezpieczne, no bo są również, nawet dzisiaj w naszej prasie czytałem taką wypowiedź jakiegoś politologa rosyjskiego, który twierdził, że Rosja źle postępuje, bo jeżeli pod wpływem sankcji czy różnych groźb ustępuje, to te sankcje i groźby będą coraz większe. To, że powinna być twarda, inaczej mówiąc, powinna coś zrobić geopolitycznie, co brzmi dość groźnie. No i tego, ja zawsze ostrzegam, że jeżeli się przyciśnie czy Rosję, czy Turcję, nie ma znaczenia, kogoś do kąta, to jest to angielskie powiedzenie, że ktoś walczy jak szczur zagoniony do kąta, prawda? Jest wtedy bardzo niebezpieczny, groźny. No i ja bym się tego obawiał. Panie Piotrze, ale zapomnieliśmy przy tym wszystkim na dobrą sprawę o zastępczej wojnie w Syrii. Ona się trochę rozmyła, tam dalej nie jest spokojnie i dalej jest bardzo źle. No ale ten konflikt Rosja, Ameryka, Chiny, Ameryka i Turcja, zupełnie to zasłonił. Myślę, że to nie ma specjalnie wielkiego wrażenia. Tam Asad oczywiście wygra znowu kosztem iluś tam cierpień i istnień ludzkich, to nie ulega żadnej wątpliwości. I prawdę mówiąc, myślę, że wielu Syryjczyków myśli, że trzeba było nie rozpoczynać tej awantury. Lepiej było żyć z despotą i spokojnie. I myślę, że tak w wielu przypadkach tak było. Kaddafi, Libia, prawda? No to żeśmy rozpoczęli, bo to myśmy pomogli tym różnym partyzantom, różnym siłom, które zwalczały tych despotów. No ale niestety okazało się, że pomogliśmy tylko nie do końca. Później to się rozsypało i ludzie ucierpieli jeszcze bardziej niż przedtem. No i wygenerowaliśmy po części dodatkowo kryzys migracyjny, który, nie oszukujmy się, będzie narastał. Zdecydowanie to upadek tych różnych satrapii doprowadził do tego, że kryzys imigracji do Europy ruszył, bo bez tego prawdopodobnie by nie było tego aż takiego napływu imigrantów. On by i tak był, bo tam się rodzi dużo więcej ludzi niż u nas. I siła przyciągania Europy jest potężna, a granice nie tak znowu odległe, ale nie byłby aż taki, jak powiedzmy 2 lata temu. No ale nie oszukujmy się, licząc w dziesiątkach lat doczekamy się następnie migrantów klimatycznych. Jak spojrzymy na to, co dzieje się u nas w Polsce, wyobraźmy sobie, co dzieje się na południu. Mówi Pan o suszy, upałach, braku wody. Dokładnie. Woda to szczególnie. Doczekamy się czasów, kiedy się będziemy. To Pan doczeka. Ja już mam nadzieję, że. Bądźmy optymistami albo pesymistami. Albo pesymistami, spójrzmy na to z drugiej strony. Będziemy wspominać kryzys migracyjny z ubiegłych lat jeszcze z rozrzewnieniem, że wtedy tak, to było spokojnie. Tak może się w przyszłości stać, oczywiście. Panie Piotrze, Antoni pyta, co sądzi Pan o zamieszaniu wokół Tesli, wpisach Muska na Twitterze, zapowiedziach o zdjęciu spółki tak, z giełdy? Tak, no trochę myślę, że Musk trochę oszalał. No tak bywa. No, człowiek, który jest ciągle na pierwszych stronach, który ma potężne pieniądze, który robi ciekawe rzeczy, na przykład te lądujące rakiety, no to naprawdę był ewenement, naprawdę osiągnięcie. No tutaj chyba za dużo powiedział. Komisja Papierów Wartościowych się do niego czepia i ma rację, no bo pewnie za dużo powiedział na temat tego, że chce wyprowadzić Teslę z giełdy. Ja mam duże wątpliwości. Tesla ciągle jedzie na dużych, olbrzymich stratach. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek się wygrzebie z tych strat. I może Musk też już to wie. To skręcając do Polski, trochę z kosmosu, pamiętajmy, że tam jedna Tesla też już jest. Wróćmy na Ziemię. Kosmos dla frankowiczów. Mieliśmy dopiero co raport NIK-u, który stwierdza pewne oczywistości. Banki dosyć ryzykownie sprzedawały produkty finansowe. Powinno się rozliczyć bankierów. Nie doczekamy się drugiej Islandii. Nie, ale mam pewne wątpliwości co do tego, dlatego że ja pamiętam i zawsze to przypominam, że największe banki polskie
prosiły regulatorów, prosiły rząd, żeby zakazał udzielania tych kredytów walutowych. Strony mieliśmy polityków, a z drugiej strony mamy polityków i to nawet obecnie rządzących, którzy szybko o tym zapominają, którzy mówili, że nie wolno, trzeba ludziom pozwalać, bo inaczej nie będą mogli mieć kredytów mieszkaniowych. No i wyszło to, co wyszło, no bo jak nie zakazano tego, no to wtedy oczywiście każdy bank, no prawie każdy, oprócz właściciela Axeliona, czyli PKS-a, który nie udzielał kredytów walutowych, ale banki zaczęły się prześcigać, no bo jak? No jeżeli leżą pieniądze do wzięcia, no to jasne było, że będą udzielały tych kredytów. Popełniały błędy w umowach na temat szczególnie spreadów. To uważam, że absolutnie to było, miejscami było karygodne, absolutnie. Widełki 10% to jest rabunek. Ale samo udzielanie kredytów, skoro nie zostało zakazane, no to cóż, no to trzeba by było mieć silne wsparcie z zewnątrz, tak jak miało PKS-a, które wtedy miało właściciela UniCredit, który się chyba, nie pamiętam, czy w 70-tych latach sparzył na marce niemieckiej. Udzielał kredytu w marce niemieckiej. Włosi udzielali. No i oberwali po skórze, tak jak tutaj, jeżeli chodzi o franki. Dlatego UniCredit zakazał PKO udzielania kredytów walutowych. Proste. Panie Piotrze, ale trzeba się uczyć z historii. Po przerowniku na reklamę pozostaje spytać, co dalej? No, prezydencka ustawa dalej w zamrażarce. Nic dalej, czekamy, że frank znowu osłabnie i znowu presja zniknie. A powoli te kredyty, one są bardzo dobrze spłacane zresztą. Myślę, że, że ta presja frankowiczów jest coraz mniejsza. Politycy czują, że niespecjalnie muszą dużo robić, bo skoro nie ma wielkiego krzyku, to po co? Grupa się zmniejsza, więc i grupa elektoratu się zmniejsza. Myślę, że nic dalej. No, są pojedyncze wypadki wygranych z bankiem. Tak, no oczywiście. Droga sądowa jest dalej otwarta i ci, którzy wygrywają, proszę bardzo, no to pojedyncze wygrane nie rozwiązują całego problemu, prawda? No, najlepiej byłoby wsiąść, jak zawsze mówiłem, do wehikułu czasu i tak I jak co, Orban, znaczy? Wsiąść przymusowo, przewalutować w odpowiednim momencie. Panie Piotrze, to tak troszkę wracając do samego początku do wypowiedzi członka Rady Polityki Pieniężnej, bo z kolei NBP to raczej szykuje się na podwyżki stóp. Stąd między innymi ta koncepcja promowania, a wręcz wprowadzenia obowiązkowych w każdym banku kredytów o stałej stopie na 5 lat. No nie wiem, czy to... prezes Glapiński mówi, że co najmniej do 2020 stopy się nie zmienią, w związku z tym NBP raczej się ku temu nie szykuje. Ale jeżeli chodzi o te kredyty z stałą stopą, stałym oprocentowaniem, to ja od zawsze mówiłem, że tego brakuje w polskim systemie i to jest słuszne. Przy czym tutaj jest tylko 5 lat stała stopa, prawda? A potem może się zacząć zmieniać. To oczywiście bank może dać jej do końca stałą stopę procentową. No, stała stopa procentowa fixed rate mortgage w Stanach Zjednoczonych to jest olbrzymia większość rynku. No i wtedy człowiek się nie musi martwić, co będzie, jak stopy się zmienią. Bank musi się martwić, żeby sobie to zabezpieczyć, żeby nie oberwać przy okazji, ale potrafi to zrobić. I ja jestem za tym, tyle tylko, że takie kredyty będą droższe. No i niestety Polacy, jak większość ludzi zresztą na świecie, no nie mają wykształcenia ekonomicznego i jakoś niechętnie biorą pod uwagę to, że stopy mogą się zmienić. Niektóre i wolą płacić taniej teraz, niż mieć spokojną głowę za 10 lat. Oj, nie jesteśmy racjonalnym konsumentem zdecydowanie. No ale to jeżeli chodzi o rację, to ekonomia behawioralna mówi, że niekoniecznie jesteśmy w ogóle jako rodzaj ludzki bardzo racjonalni, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji ekonomicznych. Panie Piotrze, bo niektóre banki mają już w ofercie takie kredyty. Może słyszał pan, ile na przykład ING udzieliło 16 kredytów? 16. Czytałem. 16. Czytałem. Prezes Bartkiewicz był wyraźnie rozbawiony samym faktem odpowiedzi na to pytanie. No właśnie. No to jest to. No, ja nie wiem, jaka jest różnica w oprocentowaniu, bo musi być wyższe, prawda? No bo jak dajemy stałe oprocentowanie, to zagrożenie
ryzyko spoczywa na banku, nie na kredytobiorcy, więc na pewno wyższe oprocentowanie. Pytanie, jaka jest różnica, o czym mówimy? Ja tego nie wiem. Nie jestem bankowcem. Nie. To, panie Piotrze, jest jeszcze drugi projekt związany też z rynkiem amerykańskim, trochę podobne rozwiązanie. Klucz, czyli tak? Kredyt z kluczem, czyli nie chcemy spłacać, nie możemy spłacać, oddajemy klucz. Bardzo fajny pomysł, bo tego chyba najbardziej brakowało na naszym rynku. Ale te propozycje no, są dla bardzo wybranych, dla tych, którzy najprawdopodobniej jednak i tak mogliby spłacić kredyt, bo rata do 35% dochodu i kolejne no i 30%, jak pamiętam, 30% wkładu własnego. Dokładnie. To jest sporo. No tak, to są ci, którzy w danym momencie najprawdopodobniej mogliby spłacać kredyt, prawda? Dla inwestorów, ale nie wiadomo, czy za 5 lat będą mogli go spłacać. W związku z tym dla tych, którzy mają bardziej ryzykowne biznesy, mniej pewne dochody, to może być ciekawe rozwiązanie, że wychodzę, oddaję klucz i nic mnie już nie ściga, niech bank sam. Tu jest problem, to jest śmieszny problem, chociaż na pewno nieśmieszny dla tych ludzi, którzy by się z tym zetknęli, mianowicie różnicy między ceną sprzedaży przez bank domu, a udzielonym kredytem. Jeżeli by się okazało, że ta cena sprzedaży jest niższa niż kredyt, to by wtedy podatek dochodowy nam na nas wisiał. Tak w Stanach też bywa. Po prostu jest to uzyskanie korzyści w postaci niespłacenia części kredytu. No i mamy podatek dochodowy. Czyli jakby się nie obrócić, to łatwiej ucieczki. To po głowie, tak jest. Panie Piotrze, to na koniec jeszcze pytanie od Adama. Czy polskie spółki powinny kupować ropę z Iranu? Uważam, że tak, tylko że no problem jest z sankcji amerykańskich. Amerykanie grożą, że jeżeli ktoś będzie utrzymywał stosunki z Iranem, to oni tymi sankcjami obłożą tenże kraj również. Gdyby to miało, to z tym zaowocowało, no to nie mamy wyjścia, nie będziemy kupować. Ale ja uważam, że sankcje amerykańskie na Iran są bezsensowne. Zerwanie tej umowy z Iranem było bezsensowne, szkodliwe dla świata i tyle. No, ale tutaj jest trudna sytuacja, bo ropa irańska zapewne jest interesującą opcją zakupową, dlatego mamy podpisane umowy, chcieliśmy ich podpisać dużo więcej. No ale jest ta groźba amerykańska i bardzo wiele firm po prostu się tego przestraszy. Polskie zapewne też, ponieważ my staramy się być bardzo proamerykańscy. Na przykład chcemy wydawać 2,5% PKB na zbrojenia, a tutaj jestem absolutnie zdania pana profesora Kołodki, który zresztą dzisiaj w Rzeczpospolitej ten temat duży artykuł popełnił, że to jest szaleństwo. No ale wtedy Rosja, jeśli chciałaby nas Rosja zająć, nie ma żadnego powodu, żeby nas interesować. Minut, panie Piotrze, a nie ale 48. Dobra, no to jak będziemy wydawali 2,5%, to w 57 minut będzie. No nie, no bez przesady. No, o tym ja nie widzę powodu, żeby Rosja miała nas atakować. No jaki jest powód? No, po co masę robić problem z NATO, ze wszystkim, no po jaką cholerę? I jakie korzyści by z tego miała? No, okej, musimy wydawać te 2%, bo żeśmy obiecali, co prawda Niemcy wydają 1,2% swojego PKB i słusznie ktoś zauważył, że nie wiem, czy byśmy byli zachwyceni, gdyby wydawali 2%. Gdyby się tak rząd zmienił, AfD, czy jakaś inna siła rewizjonistyczna i Niemcy zaczęliby dwa razy więcej wydawać na zbrojenia. Nie wiem, czy byśmy byli zachwyceni. Ale narracja by nam się, chociaż nie powiem, że zmieniła, ale troszkę by się odwróciła ta oś. Troszkę by się kogoś odwróciła. Musimy się bać i kogoś musimy nienawidzić. No, niestety my leżymy w takim miejscu, w którym no, nikt nas nie weźmie i nie przetransferuje gdzieś tam w okolice Hiszpanii czy Portugalii, co byłoby bardzo fajne, chociaż z powodu suszy może niekoniecznie. Ale może po prostu dajmy się przejąć Czechom, dajmy im dostęp do morza. Myśli pan, to byłoby wyjście. No jak potrafimy przegrywać z drużyną Liechtensteinu, to możemy się dać i przejąć. Tym razem podobno nie fryzjerzy. No tak? Naprawdę? Nie. To była amatorska drużyna. Może strażacy. Panie Piotrze, na koniec. Adolf, co pan sądzi o wypowiedzi Eryka Łona na temat Turcji? Zamknijmy temat turecki. A nie wiem, co on powiedział na temat Turcji. Przepraszam, że profesor powiedział. Że to ciekawa metoda walki o
walutę. No, zasadniczo w dużym skrócie można było odebrać jego wypowiedzi jako zadowolenie z tego, jak Erdogan stara się walczyć o turecką lirę. Czy byłby pan skłonny wymieniać dolary na złotówki, żeby ratować swoją walutę? Jestem zaskoczony wypowiedzią pana profesora. Czy naprawdę pan profesor miał na myśli to, co powiedział pan Erdogan, żeby kupować lirę i w ten sposób wspomagać lirę w walce z dolarem? Bo jeżeli miał to na myśli, no to jestem poważnie zaniepokojony. Nie, ja myślę, że to był duży skrót myślowy. Tu trzeba by bo było prześledzić. Gdybym usłyszał, gdyby ktoś mi powiedział z rządu, że mam kupować złotego, żeby wspomagać w obronie przeciwko walucie, to bym natychmiast kupował walutę. Myślę, jak większość Polaków zresztą. Panie Piotrze, wtedy to już byłby czas, żeby kupować waluty, ale na przykład we Francji albo gdzieś na ciepłym południu. No, nie we Włoszech. Ale nie we Włoszech. Panie Piotrze, widzimy się za tydzień? Ja z chęcią. Zobaczymy, czy znowu w mocnych upałach, czy przypadkiem znowu będziemy wspominać. Podobno ma być ciepło, 30 stopni. Byle nie za ciepło. No właśnie. Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego Xedion. Dziękuję bardzo, a Państwa zapraszamy za tydzień.